Witam wszystkich ponownie w Stalkerze Lost Alfie, z tej strony Czaberdach. Stąd żeśmy weszli ze Stalkerem, którego tutaj spotkaliśmy. Sprawdźmy od razu mapkę. Sprawdźmy mapę, gdzie my mamy zdobyć informacje od Kreta. Jest to, kurwa, aż na placu budowy, do którego mamy iść tym wyjściem. No dobra, sprawdzimy jeszcze w takim razie tą miejscóweczkę tutaj i lecimy do tego przejścia. I na Agroprom dostaliśmy informację, że ponoć jest tam strasznie spokojnie, luzacko i w ogóle nie trzeba się niczego obawiać. A rzeczywistość pewnie wyglądała tak, że będzie tam seksyliard krawososów, kratoszczurów, żyrafów, byków napadających na wszystko, co się rusza, i bandytów 3 seksyliardy. Ale zobaczymy na miejscu. Nie chcę oceniać przed. Może faktycznie gość ma rację i tam nic nie ma, a może jest tak, że jest tam właśnie wszystko. Tak się nie bawimy. Kurwa, ja to w ogóle mogę jakoś przejść, żeby nie uzyskać napromieniowania tak momentalnego. F6, bo fajne miejsce, tylko trzeba przebiec. Tak, i widzimy. Widzimy co? Widzimy gówno. I widzimy helikopter. Jak fajnie. Jak sympatycznie, naprawdę. No i dobra, poza tym, że zbadałem coś, to tak jakby nie za bardzo jest co robić, bo tu jest, kurwa, straszliwa radiacja. Jeszcze jej nie nabrałem, ale kurde, im głębiej w las, tym więcej wron. Nie, nic się mi nie stało. No żartujesz sobie. Zombiaki, kurwa mać. Dobra. Zombie, jak ja je lubię. Co to jest? Tekstury ci się popsuły. Zapomniałem o radiacji. Dobra, zbliża się burza psyniczna. Pewnie skorzystać z mapy, żeby znaleźć stronę i pozostać w niej, dopóki burza się nie ustanie. Najpierw muszę, kurwa, 30 sekund. Gdzie to jest wyjście? Jak wygląda radiacja? Spoko, nie masz problemu. Przeładujmy sobie i mam schronienie. Och, mein Gott. Biegniemy prosto na schronienie. Tak przy okazji. 21 sekund, damy radę. Myślę, że damy radę. Sprowadziłem ze sobą tonę zombiaków, ale nie szkodzi. Ale tnie. Aha, już wiem, dlaczego tnie. Ludzie, sorry, nic na to nie jestem w stanie poradzić. Dobra, biegam. Jedna sekunda. Udało się? Czy mi się udało? No i dobra, przeczekuję burzę psioniczną i widzimy się już po niej. Mamy to, ludzie. Burza się zakończyła, na zewnątrz jest już bezpiecznie. Nie wyglądało to super ekstra efektownie, więc niewiele tak jakby straciliście. Nie wiem, czy się ładować w te zombiaki tam wewnątrz. Powiedziałem, że można tam znaleźć ciekawe rzeczy, ale do cholery. Nie, radiacja i te sprawy. Ojojoj, no właśnie, radiacja i te sprawy. Tutaj też radiacja i te sprawy, ale sympatycznie to rzeka super wygląda, wylana rzeka. Kurwa, no. Wszystko to wygląda nieziemsko. Piękne, naprawdę piękne.
Dobra, lecimy. Nie ma sensu, lecimy w spowolnione bieganie w wodzie. Genialne. Lecimy z kuścikiem, tylko jak ja mam tam się dostać? To powinna być jakaś droga. Chyba rzeką jakby nie przejdę. Chyba, że tu się by udało gdzieś wbić na górę. Wbić na górę i przebiec sobie tak całkowicie bokiem. I oczywiście zostawiamy kałacha na tej stronie, w tej stronie zony. A, nie wiem, czy to jest rozsądne. Naprawdę nie wiem, czy to jest rozsądne. No ale nic to. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No do cholery, czuć ten klimat, że elektrownie atomowe, podziemne laboratoria, kompleksy fabryk pomagające w naukowej działalności. Gdzie ja do cholery zawędrowałem? Trzeba gdzieś tam w ogóle lecieć, a ja tutaj jakieś po lasach grzybów szukam. A jeszcze nic nie ma w tej norze. Wygląda, jakby tutaj walnęła jakaś kometa, ale taka mikro kometa. Ktoś wyrzucił pieniążkę z kosmosu. O, więc lecimy tędy. Lecimy tędy, po bezdrożach zony. To nie jest najbezpieczniejszym sposobem podróżowania po zonie. Ale skoro już taki, a nie inny wybraliśmy, Pieski odpadają. Szkoda ammo. Dobra, jest dróżka. No i oczywiście się zmęczyłem. Jeśli coś mnie teraz napadnie, to mogę jedynie strzelać, więc może lepszą broń wziąć. F6. No i ładnie. Idziemy na następnej części zony. Czyściutko. Przejść na następny poziom. Tak. No i co my mamy? Ty jesteś wróg. Damn, that's a military air assault force. Our guys are there. Let's go now. Okej, czyli co? Wojskowi mają zamiar zniszczyć twoją grupę. Leci ich brygada, dwa śmigłowce. I mamy pomóc tymże stalkerom. No zobaczymy, co to z tego wyniknie. Tak jakby mam wybór, ale cholera, pomożemy tym stalkerom, bo tak mają taki średniej jakości żywot tutaj w tej zonie, a jeszcze wojskowi z każdej strony. O, wracają. Czyli już wysadzili grupę. No to dobrze, chłopie, biegnij. Potrzebujemy. Wow. Dobra, o Boże, ale obrywają. Chłopcy, chowajcie się. A nie, wojskowi też obrywają. Wojskowi też tak jakby obrywają, ale ohoho, zostajemy oskrzydleni, więc biegiem. Jaki jest w ogóle, pomóż stalkerowi coś tam odeprzeć żołnierzy. Jaki jest stan tej naszej broni? Doskonały, więc chyba nie powinniśmy się martwić o zacinanie się naszej pukawki. Dobra, tu wojskowi, ale tu mnie interesuje. Wow, to możesz w mordę, granaty latają. Może by tak, F6 szybką i zobaczmy, co my jesteśmy w stanie. Dobra, padł. Szybciutko, apteczka. Nie wiem, jak się używa szybkich apteczek. Nieważne. Bandaż też. F6, bo żyjemy. Przeładunek mamy. Jeden pocisk w magazynku, więc
Nie jest tego za dużo. Pomóż Kurtowi. Czyli tutaj coś teraz musimy pomóc. Dobra. Znowu apteczka. Znowu apteczka. Zobaczmy co... O, o, o. Oczywiście musiałem oberwać. Oczywiście musiałem oberwać. Dobra, tam za drzewo się schował gnój. Może warto przeładunek zrobić. Do cholery, kończy mi się amunicja. Przynajmniej coś widzę. Padniesz ty, czy kurde nie? Padł, okej. Okay. Nie mam już czym przeładowywać. Dobra, bierzemy pistolet w takim razie. Trochę nie jest to zabójcza broń, ale jedyne co posiadam w tym momencie. Okej, coś tam powinno w niego wchodzić. Mam jeszcze, do cholery, granaty F6, póki żyjemy. Dokładnie. Potężnie. Dobra, 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 zmiana broni. Coś, czy coś tam jeszcze chodzi? Aj, owszem. Aj, pudło. Dobra, oberwał trochę. F6. Jeszcze żyjemy. I mamy się nawet całkiem... Jest, jest. Gdzie on jest? Tutaj. Dobrze, że mamy mnóstwo ammo do tego. Cholera, przecież ja mam jeszcze amunicję. Tu o, aż jedną sztukę. Naprawdę? To jest wszystko, co posiadam? Dobra, wrzucamy w takim razie to ammo. Kurde, tu trzeba będzie się nastrzelić. Pozbądź się wojskowych nadal nie jest bezpiecznie, więc pozbywamy się. Staram się. Pistolecik niewiele tutaj, kurde, może. Uciekł. Kurde, może by się zdecydować na... Weź wszystko. Gdzie jest twoja broń, chłopie? Widziałem cię. Co ty powiedziałeś? Czy ty mi groziłeś? Czy ty mi groziłeś? Dobra, ledwo chodzisz, to jest dobry znak. Jest. Jest, jesteś nasz kolego. I bym z chęcią rzucił sobie tutaj granacikiem. Ładnie. Włożysz w mordę. Zły rzut. Bardzo zły rzut. Zmarnowany granat. No cóż, trudno się mówi. Czy te beczki wybuchną? Mogłyby wybuchnąć, kurde. Nie, chyba nie wybuchają. Dobra. W takim razie tradycyjny sposób ostrzał. Może wróćmy po jakiegoś sensownego gnata. Weź wszystko. Tutaj coś wziąłem. Weź wszystko. Weź wszystko. Teraz tak, ty. Ty już jesteś przeszukany przeze mnie. Nie ma amunicji. Wyrzuć. Wyrzuć i tak, mamy trochę ammo. Niewiele, ale zawsze. To powinno być troszkę bardziej skuteczne. 4 pociski. F6. Dobra, i lecimy. Może uda się upolować w końcu tego gościa. A ile dochodzisz, tak? Jest! Zadanie wykonane, uratuj kreta.
Dobra, ludzie, ja teraz sobie przeszukam, nie ma sensu tego wam pokazywać i widzimy się, jak już wszystko pozbieram. Dobra, ludzie, wszystko przeszukałem, co się tylko dało. Znalazłem kałacha w naprawdę dobrym stanie. Znalazłem, to chyba widzieliście, dwurureczkę. Mam strasznie mało do niej, znaczy no, strasznie mało, mam, kurde, w sumie nie mam tak mało amunicji do niej. W cholerę amunicji do kałacha i znalazłem artefakt, który jeszcze dodaje wytrzymałości, więc załóżmy go sobie. Natomiast jeżeli wpadnę w prąd, to będzie problem. I mam trochę wódek na wypadek zatrucia radiacją, więc czuję się dosyć bezpiecznie. Mam również napoje stalkerskie, dwie baterie. Czuję się totalnie, totalnie bezpiecznie. I lecimy pogadać. Aha, i przy okazji, jeśli przeszukujecie trupy, to w niektórych trupach znajdujecie, nie wiem czy PDA, czy coś w tym stylu, w każdym razie wtedy dostajecie informacje na temat skrydek stalkerskich, więc warto do każdego trupka zajrzeć. No, na przykład ja znalazłem, schowałem o kocie w plecaku, który wala się na dachu, nikt tam nie zagląda, więc jest git. Po zajrzeniu właśnie do trupa ta informacja mi wyskoczyła, więc bardzo, bardzo miło. I co? I z kim mamy... Ła, fajnie wyglądają naprawdę postacie. Z kim mamy pogadać? W ogóle to może warto by było, skoro już tutaj jesteśmy, warto może by było przebiec się po tych... Cholera, jestem fatalnie obciążony. Warto było się przebiec po budynkach. Ile mam pocisków do... pistoletu. Do pistoletu mam w cholerę. F6 oczywiście. Zawsze. Cholera, F6. F6 zawsze służy pomocą. Nic, nic. Cholera. Mało tych znajdziek, szczerze mówiąc. Zobaczmy tutaj jeszcze na piętro niżej. O, jeszcze trup. Jeszcze trup. Który, no jasne, że amunicję sobie wezmę, zgarnę, granata również sobie zgarnę i od razu sprawdzamy, czy nie jest w lepszym stanie, ale możemy rozładować i wypieprzyć, więc gites, 46 kg, co ja tu jeszcze nazbierałem? Mam trochę tych badziewi. Czy to jest pełna latarka druga, więc świetnie, łazimy, chyba tutaj nic nie ma. W oryginalnym stalkerze bodajże tutaj znajdowaliśmy instrumenty dla kardana, ale nie wiadomo, czy tutaj taka postać jak kardan będzie, więc z tego co, już takie pierwsze wrażenie mam, że fajnie jest wejść w tą zonę w takim troszkę innym, w bardzo innym wymiarze, inaczej wyglądającą, inne troszkę lokacje, uboższa, na pewno uboższa, bo jest mniej znajdzie właśnie w takich pomieszczeniach i cierpi, kurde, no właśnie, brak takich postaci, które się zapamiętuje, jak kardan, jak no wilk, tutaj taki troszkę ten wilk jest bezpłciowy póki co, pewnie jeszcze z nim się jakoś uda nam zapoznać bliżej, jego wnętrze ukaże się troszkę szerzej, mam przynajmniej taką wstępną nadzieję, natomiast wygląda ten wygląd, no kurde, znakomicie wygląda, jest po prostu, to jest piękna gra w tym wydaniu, trochę toporna, ale klimat mocny naprawdę, szkoda, że szybki nie pękają tak definitywnie. Telewizor nawet podłączony do prądu, zobaczymy co tutaj nas czeka. Wyjście na dach. W oryginale tu była znajdźka bodajże, jakaś chyba hiper ekstra dobra z tego co mi się kojarzy. I na dachach, no i właśnie, nie ma takiego sensu. W znakomitym stanie, więc to wyrzucimy. Nie ma sensu nosić ciężarów, mamy i tak kasy w cholerę. Kasy mam w cholerę, więc nie spinajmy się tak bardzo z kasą. Pod murkiem nic nie ma. Można zejść na dół, ale ja bym bardzo chciał... Bardzo bym chciał zwiedzić
dalszą część tej lokacji. Mianowicie była akcja. No nie możecie mi ludzie zarzucić, że nie było akcji. Akcja była naprawdę fantastyczna. Cholera, ale to genialnie wygląda. No i te wybuchy, to było coś pięknego. Naprawdę. Jak oni włażą po drabinach bez rąk? To jest dobre pytanie. I czy uda się w końcu znaleźć jakąś super ekstra tajną znajdźkę tutaj? Ja do tej pory tak jakby żadnej nie namierzyłem. A szkoda. Zdupiłem się. Troszkę się zdupiłem. Brzydka pogoda, jest ciemno w cholerę. Ale w sumie można bez światła. Ajajajajaj, dobra. Od czego mamy stalkerskie napitki? Ciach. Od czego mamy stalkerskie napitki? Aha, wiemy co to jest. Byliśmy w środku. Tutaj nic. No, przepełzaj. No niestety, znajdziek tak jakby ciężko uraczyć. A to co? Nic, a to nic. A szkoda. W sumie szkoda. Kurde, może warto by było coś jednak tutaj z tego ciężaru, który noszę, zostawić. Na przykład mundurek. Od razu lżej się zrobi na duszy. Chodzą pogłoski, że mutanty eminują, ale w małych dawkach. Nie daj się początkowo zauważyć. Okularnik nad jantarem potwierdza mi, że wszyscy w końcu do tego umrzemy, a nasze zegary tykają. Mamy 15 lat, nie więcej do tego. Gratulacje. Zostawmy sobie to. Zostawmy również ammo, skoro mamy takiego pięknego kałacha ze sobą, to może nie ma sensu taszczyć wszystkiego. To jest chyba amunicja do... No właśnie, do czego? Do Uzi. Do Uzi. Jedzonka. Aż tyle nie potrzebuję. Oj, jeszcze jeden. Zdrowie, uderzenie, kuloodpornie. Nie, odpada. Reszta. Tu jest amunicja do... Halo? A może nie, to jest... Aj, to była amunicja, która była mi załadowana w tym... Na pasku. Dobra, zostajemy z 33 kilogramami. 33 kilogramy. To była amunicja do Uzi. Mi tak jakby troszkę zbędna na dany moment. Siódemka. I dwunastka. Siódemka i dwunastka. Tak. Generalnie tak. I można zostawić, kurwa, za dużo jest tej amunicji. Za dużo jest tej amunicji. Zostawmy sobie tak. A reszta idzie. Reszta idzie ze mną. Czyli mamy elegancko schronik załatwiony. Mój pier... Nie. Ale masakra. I krwawienie oczywiście. Dobra, wbijamy na górę. F6. Jeszcze tutaj mamy coś do zobaczenia i do pogadania, z tego co widzę. Ej, dlaczego? Cholera, to był zły pomysł. Otwierać ogień w bazie stalkerskiej. W ogóle schowajmy sobie. Co ty, ty? Co ja mam chwatać? Z kim ty jeszcze tam walczysz? Dobra, nieważne. Nieważne, z kim oni tam jeszcze walczą, my sobie zwiedzamy. Oglądamy tereny. Jest... Czemu?
Kogo wy tam celujecie? Ty pokojnik! Prikroj mnie! W co wy tam celujecie? Kuźwa, ja już się zaczynam obawiać o co tu chodzi. Nie ujdziesz! Все равно сейчас отыщем! Kogo? Tutaj przecież nikogo nie ma. Przecież tutaj nikogo totalnie nie ma. Dobra, chyba zwaliłem. Idźmy. Spróbujmy od górnego piętra. Może mnie nie zastrzelał od razu. Wszedłem bez broni. Widzisz, jestem bez broni, do cholery. Co za kolesie. Nawiedzeni kolesie normalnie. Dobra, na spokojnie sobie sprawdzamy okolice. Co to za w ogóle szafka? Tak, w ogóle to szafki się robi, takie rzeczy z szafkami, z szufladami, z... kurwa, jak to się nazywa? O, z tym, jak się wciśnie F po podejściu do tego urządzenia. Błagam, no dlaczego? Dobra, koniec zwiedzania, ludzie. Chowamy broń. Nie używamy latarki, podbijamy do gościa. No za co? Za co? To był mój kontakt przecież. Dobra. Do cholery. O, ma lepszy pistolet. Może ma latarkę, ma pełną latarkę. Jasnej anieli, no musiałem gościa wykończyć. Ale dowiedziałem się przynajmniej. Coś się dowiedziałem. Sprawdźmy ten pistolecik. No fantastyczny. Od razu go sobie wrzućmy. Gdzie jest ten drugi? Rozładuj. No póki co go nosił, bo jest w dobrym stanie. A my sobie na spokojnie teraz możemy po wykończeniu gościa kreta tak zwanego, możemy sobie na spokojnie tutaj orzeszki ziemne, do cholery, bierzemy wszystko z żarełka. Czemu nie? Dobra, tutaj wyczyściliśmy i wygląda na to, że to jest całość tutaj tego, co można znaleźć. Co ty miałeś w ogóle za broń? Gorsza. W gorszym stanie. No dobra, załatwiona sprawa. Sprawdźmy jeszcze tylko, co się wydarzyło po przeszukaniu ciała. Historia. W podziemiach znajduje się schowek, którego swego czasu należał do Strzałka. Nie udało mi się do niego dostać, bo pełno tam mutantów, ale dałem ci namiary. No i okej. Mamy gdzieś jeszcze informacje na temat dwóch skrydek. I gdzie ja mam odnaleźć książkę Strzałka? Książka Strzałka, poważnie? Tam gdzieś jest książka Strzałka. A to ciekawostka. Dobra, od razu kałacha bierzemy. 16 pocisków w magazynku. Genialne. Już mi się podoba ta broń. F6. Dalej są moimi... Dalej są moimi przyjaciółmi. Czyli jednak są znajdźki. Są znacznie rzadsze. Ale coś tam można jednak przyczaić. No i ładnie. Wybiegamy sobie z bazy, bo sytuacja została opanowana, a ja nie widzę tak jakby drugiego schowka. Gdzie on może być? Nikt nie wie. Instytut Agroprom. Myślę, że też warto by było go zwiedzić. I co to się tam kryje?
coś się tam kryje jednoznacznie. Na razie szukamy książki Strzałka, która jest gdzieś pod nami. Gdzieś pod nami. Czyżby tu? F6. No i ludzie, była strzelanina, było przeszukiwanie, była dziwna sytuacja. Dziwna sytuacja z stalkerem, który miał mi dać namiary, w końcu musiałem go zastrzelić, bo pierwszy rzut zaczął do mnie rypać, tak jakby. Co to za dźwięki, kuźwa. Także widzimy się w następnym odcinku, dzięki za oglądanie, cześć czołem.